zwycięstwa wielkiej wojny. Raport operacyjny południowego zgrupowania odwodowej armii Prusy. W związku z decyzjami naczelnego wodza nakazującymi przejście za Wisłę i przygotowaniu w oparciu o rzekę nowej linii obrony, nasze oddziały odeszły ze stanowisk obronnych od Końskich przez Krasną, Samsonów, Skarżysko po Starachowice. Zgodnie z założeniami, do poranka 8 września dywizje 3 i 12 znalazły się w rejonie na zachód od Iłży. Nie dotarła tu jedynie uwikłana w walkach pod Końskimi, Niekłaniem i Barakiem 36 Dywizja Piechoty. Do dnia 10 września planowaliśmy dojść w okolice Solca i przejść przez most na wschodni brzeg Wisły. Niestety z naszych informacji wynika, że w dniu 8 września wojska hitlerowskich Niemiec zajęły już Radom, Skarżysko Kamienną, Starachowice i Ostrowiec Świętokrzyski. Najgorsze jest jednak, że zagony pancerne okupanta dotarły aż do Lipska, a to grozi nam odcięciem od Wisły. Podpisano generał Stanisław Skwarczyński. Obraz sytuacji nakreślony przez dowództwo południowego zgrupowania armii Prusy był zgodny z rzeczywistością, ale nie przewidywał, że dzięki rozpoznaniu lotniczemu o zgrupowaniu Wojska Polskiego wiedzą Niemcy. Co więcej, podjęli już działania, aby zamknąć je w okrążeniu. Plan niemieckiego Wehrmachtu był następujący. 14. Korpus Armijny uderzy przez Radom w kierunku Wisły pod Dęblinem i utworzy rygiel północny. 9. Korpus Armijny przesunie się powoli z zachodu i przeszkodzi ucieczce Polaków w przeciwnym kierunku. 15. Korpus Armijny rozbije okrążone oddziały przez szybkie uderzenie 2. i 3. Dywizji Lekkiej. Łącznie niemieckie dowództwo skierowało przeciwko okrążonym polskim oddziałom 6 dywizji wspartych przez batalion czołgów i lotnictwo. 8 września rankiem rozpoczęto wcielenie planu w fazę realizacji. Z rejonu Ostrowca w kierunku na Iłże niemieckie dowództwo wysłało grupę zwiadowczą z 3. Dywizji Lekkiej. Składała się ona głównie z 9. Pułku Kawalerii, Kompanii Czołgów i Artylerii. O niemieckich planach i podjętych działaniach nie wiedziało jednak polskie dowództwo. Panie kapitanie, melduję, że pododdziały łączności rozwinęły już linię telefoniczną i mamy łączność drutową ze sztabami naszych jednostek. No, gratuluję szybkości. Mimo zmęczenia wyśmienicie wypełniliście swoje zadania. Ale dość pochwał. Proszę pokazać mi na mapie rozmieszczenia naszych sił. Sztab południowego zgrupowania znajduje się we wsi Jasieniec i Urzecki. Panie poruczniku, niech pan nie przesadza z tym tłumaczeniem. Przecież wiem, gdzie jestem. To takie nauczycielskie przyzwyczajenie z cywila, panie kapitanie. Dobrze, proszę kontynuować. Zacznę od 36. Dywizji Piechoty, bo tej jeszcze nie ma w naszym zasięgu. Ma jeden dzień opóźnienia w marszu, bowiem walczyła m.in. pod Końskimi. Dywizja próbuje prawdopodobnie przejść przez drogę Skarżysko-Radom, ale sądząc po odgłosach, trwa tam walka. Jeżeli uda im się przebić, to mogą mieć problem, aby nas dogonić. Niestety nie możemy na nich czekać. 12. Dywizja Piechoty stacjonuje w kompleksie lasów starachowickich. Sztab rozłożył swój punkt dowodzenia w Gajówce Jasieniec. Rozumiem, że także z nimi nawiązano już łączność przewodową. Tak jest. Dodam jeszcze, że przy dywizji znajdują się także zbiorcze bataliony z rozbitych jednostek. Dotarł tu także 51. Dywizjon Pancerny majora Henryka Świetlickiego. Wywodzi się on z krakowskiej brygady kawalerii, ale wojenne losy rzuciły go tutaj. Proszę mi jeszcze powiedzieć, czy dotarły do nas plutony fabryczne ze Starachowic i Skarżyska? Tak. Są tutaj w sile 11 dział przeciwlotniczych kaliber 40 mm systemu Boforsa. Jako ciekawostkę podam jeszcze, że przy 51. Pułku Piechoty Strzelców Kresowych znajduje się niemiecki pojazd pancerny zdobyty przez obrońców Starachowic. No, panie poruczniku, jestem pod wrażeniem. Jak pan w cywilu jest tak doskonale przygotowany do lekcji jak tu, to uczniowie muszą być zachwyceni. Dobrze, proszę kontynuować. 3. Dywizja Piechoty Legionów stanęła w lesie koło Seredzic. Część sił obsadziła zachodni skraj lasu, ale także jego wschodnia część jest patrolowana. Dowództwo rozwinęło stanowisko dowodzenia w lesie na południu od Seredzic. No nie musi pan dodawać, że łączność przewodowa jest z dowództwem dywizji już nawiązana. Tak jest. Ale chciałem za to wspomnieć, że na tym odcinku sytuacja trochę mnie niepokoi.
Patrole wysłane do Iłży napotkały tam jakieś niemieckie oddziały. Wysłałem już tam łączników i czekam na informacje. No, panie poruczniku, gratuluję. Zbliża się godzina 11. Generał Skwareczyński zarządził odprawę z dowódcami. Mam nadzieję, że będą zadowoleni ze zbiorczej informacji, jaką pan przygotował. Proszę jednak pozostać tutaj do mojej dyspozycji. Tak jest. A, i byłbym zapomniał. Zapewne będą rozkazy do przesłania. Nie zawsze tam, gdzie jest uruchomiona łączność przewodowa, więc niech pana łącznicy, jak tylko powrócą, będą w gotowości. Około godziny 11 we wsi Jasieniec i Urzecki odbyła się krótka odprawa, na której dowódca południowego zgrupowania armii Prusy, generał Skwarczyński, przekazał dowódcom obu dywizji rozkazy przemarszu do lasów małomierzyckich oraz dalszego odwrotu ku Wiśle. Trzecia dywizja piechoty wraz ze wszystkimi pojazdami mechanicznymi i sztabem zgrupowania miała maszerować szosą Iłża-Lipsko. 12. Dywizja miała poruszać się polnymi drogami przez Prędocin i Rzęchów. Zgodnie z założeniem, już 9 września oddziały miały dotrzeć do lasów na południe od Zwolenia, aby następnego dnia znaleźć się na wschód od Solca, skąd już tylko krok do mostu na Wiśle. Wojenna zawierucha sprawiła, że żołnierskie plany stały się bardzo szybko nieaktualne. Tak było i w tym przypadku. Jeszcze przed świtem do Iłży wysłany został oddział pod dowództwem majora Kiczaka. Był z nim major Turek, który jako szef intendentury miał zorganizować wypiek chleba i ubój bydła dla oddziałów trzeciej dywizji. Oddział dotarł do Iłży przed świtem i obsadził wschodni skraj miasta. Jednocześnie major Kiczak wysłał rozpoznanie w kierunku Lipska, które przyniosło niepokojącą wiadomość o zajęciu tej miejscowości przez Niemców. Łącznicy pobiegli z meldunkami, a w powrotną drogę zabrali rozkazy, które nakazywały dowódcy 7. Pułku Piechoty Legionów utrzymanie miasta za wszelką cenę. Nie ma co ukrywać, pieska służba. Ledwo ktoś zobaczył jakiś oddział Niemców, już wysyłają łączników. A ja myślę, że nasz porucznik nie ma zaufania do tej łączności przewodowej i dlatego wysłał nas. Pewnie tak. Tylko jak my ustalimy pozycję naszych oddziałów? Jak tu żołnierze biegają we wszystkich kierunkach? Słuchaj, a może wejdziemy na wieżę zamku w Iłży? Z góry zawsze lepiej widać. Pomysł wyśmienity. Biegniemy. Dowództwo nad wszystkimi polskimi oddziałami w Iłży objął dowódca 7. Pułku Piechoty Legionów, pułkownik Muzyka. Zdawał on sobie sprawę, że dojdzie do walki, dlatego nakazał poinformować władze miasta oraz ludność o prawdopodobieństwie stoczenia bitwy. Zalecono cywilom opuszczenie Iłży, z czego część mieszkańców skwapliwie skorzystała, udając się do okolicznych wsi i lasów. Pozostali postanowili przeczekać walkę w piwnicach. Jednocześnie trwały przygotowania do walki. Drugi batalion, dowodzony przez majora Ignacego Karandyszowskiego, zajął stanowiska na wschodnim skraju miasta. Ugrupowanie obronne było trzyrzutowe. Pierwszą linię, na lewo od szosy Iłża-Piłatka i samą szosę, obsadziła 4. kompania, wzmocniona plutonem ciężkich karabinów maszynowych i jednym działkiem przeciwpancernym. Na prawo od niej pozycję zajęła 6. kompania, wzmocniona plutonem ciężkich karabinów maszynowych oraz 2 działkami przeciwpancernymi. W drugim rzucie stanęła okrakiem na szosie 5. kompania, wzmocniona plutonem ciężkich karabinów maszynowych. Trzecią i zarazem ostatnią linię w ruinach zamku stanowiły 3 ciężkie karabiny maszynowe oraz pluton zwiadowców. Miałeś bardzo dobry pomysł z wejściem na wieżę. Widok mamy doskonały. Spojrzę tylko na mapę i już ci dyktuję. Ja jestem gotowy do pisania, tylko ty się guzdrzesz. Na wzgórzu 241, na północ od Seredzic, stanowiska zajęła lekka artyleria. Zanotowałem. Wzgórze 246, obsadzone przez pluton kolarzy. A rowery gdzie obsadzone? Żarty, na bok, notuj. W okolicach cmentarza i na placu, którego nazwy nie ma na mapie, rozstawione są działka przeciwlotnicze Boforsa. To pewnie te ewakuowane przez porucznika Leszka Kistelskiego ze Starachowic. Około godziny 9:00 żołnierze zajmujący stanowiska w Iłży usłyszeli strzały od strony Piłatki.
Wkrótce do majora Karandyszowskiego dotarł cyklista z meldunkiem, iż do Piłatki wjechali niemieccy motocykliści. Znajdująca się tam drużyna po ostrzelaniu Niemców w szybkim tempie wycofała się do Iłży. W związku z pojawieniem się niemieckich sił zmotoryzowanych na wschód od Iłży kieruje tam stojący dotychczas w odwodzie 51. Dywizjon Pancerny majora Henryka Świetlickiego. Jednostka składająca się z 4 tankietek TK-3 oraz 4 samochodów pancernych wzór 34 otrzymuje zadanie patrolowania szosy Iłża-Lipsko. Podpisano generał Stanisław Skwarczyński. Rozpoczęła się trwająca ostatecznie 2 dni jedna z najkrwawszych bitew w kampanii obronnej 1939 roku. Niemcy nazwali ją Bitwą Radomską, ale w naszej historii zapisana jest jako bitwa pod Iłżą. Bitwa, która rozgrywała się w różnych miejscach. Bitwa prowadzona przez różne oddziały Wojska Polskiego. Bitwa tragiczna. Było to słuchowisko z cyklu Małe zwycięstwa wielkiej wojny. Reżyseria i współprodukcja Sebastian Przybyłowicz. Scenariusz i narracja historyczna Dionizy Krawczyński. Realizacja i opracowanie muzyczne Tomasz Tamborski. Wystąpili Adrian Wajda, Krzysztof Grabowski oraz członkowie Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych Jodła. Hubert Krawczyński, Szymon Bożencki, Patryk Krawczyński.